500 plus to jest pierwszy program wsparcia dla rodzin w Polsce od 1989 roku, który obejmuje tak szeroką grupę populacji, rodzin. I pierwszy raz to jest wsparcie, które jest znaczące. To się oczywiście wyraża w tym, że ten program bardzo dużo kosztuje. Tutaj przypominam, że kosztuje 17 miliardów w tym roku. Później będzie kosztował 22 miliardy, a może nawet jeszcze więcej. Ale to jest oczywiście pierwszy raz taka forma wsparcia bezpośredniego dla rodzin i taką główną funkcją, to jak przypomina rząd, jest to, żeby zrekompensować wyższy koszt posiadania dziecka. Z tego punktu widzenia, jeśli traktujemy ten program jako takie wsparcie socjalne dla rodzin, to rzeczywiście po raz pierwszy mamy do czynienia z jakąś taką prawdziwą polityką rodzinną rządu. Tylko właśnie rząd, ponieważ tak duże środki są przeznaczone na ten program, ja się obawiam, że tutaj może być zablokowana dyskusja o innych instrumentach polityki rodzinnej. I tutaj jeśli na przykład celem rządu jest to, żeby wzrosła dzietność wśród Polaków, żeby Polacy decydowali się na to, żeby posiadać więcej niż jedno dziecko, bo na razie taki jest model, taki przeważa model rodziny właśnie z jednym dzieckiem, to tutaj samo świadczenie 500 plus nie wystarczy. Potrzebna jest rozbudowa usług opiekuńczych, zwłaszcza tych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi poniżej 3 roku życia. A przypomnę, że w ponad 80% gmin nie ma żadnych form usług opiekuńczych dla rodziców. To musi być też polityka uwzględniająca na przykład rolę ojców w rodzinie. Badania pokazują, że w rodzinach, w których ojcowie opiekują się pierwszym dzieckiem, częściej pojawia się drugie i kolejne dziecko. I to zarówno w takich krajach jak Szwecja czy Węgry, jak i na przykład na południu Europy. Czyli potrzebna jest też polityka skierowana do ojców, do rodzin, i która ukierunkowana jest na to, żeby w rodzinie panowała większa równowaga, jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem i zajmowanie się domem. Potrzebna jest polityka mieszkaniowa i to nie tylko polegające na tym, żeby subsydiować kredyty, czy też dopłacać do kredytów udzielonych przez banki na mieszkania budowane przez deweloperów, ale też pomyśleć o budownictwie na wynajem, o pewnych formach stopniowego uwłaszczania rodzin. I wreszcie potrzebna też jest polityka senioralna, bo my mówimy tutaj o dzietności, mówimy cały czas o tym, żeby się więcej dzieci rodziło. Ale pamiętajmy o tym, że będziemy mieli problem z opieką nad osobami starszymi. I te rodziny, które teraz borykają się z problemem opieki nad dziećmi, będą wkrótce albo już nawet borykać się z problemem opieki nad swoimi rodzicami i dziadkami. Dlatego samo mówienie o 500+ i o tym, że ten instrument polityki ma przyczynić się do wzrostu dzietności, to jest stanowczo zbyt wąsko zakrojona polityka rodzinna. Jak powiedziałam, obawiam się jednak, że ponieważ ona tak dużo kosztuje, to na lata zostanie zablokowana dyskusja o innych, a bardzo potrzebnych instrumentach polityki rodzinnej.